Mówimy o tym, co dzieje się blisko ciebie. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Szanowni państwo, rzeczywiście zaplanowaliśmy tę wizytę wspólnie z marszałkiem w chwili, w której skierowałem do konsultacji międzyresortowych, do konsultacji społecznych, tak zwany załącznik numer 6. Pod tą lakoniczną nazwą kryje się wykaz 11 najważniejszych w kraju obwodnic do realizacji, do rozpoczęcia ich realizacji, ogłoszenia przetargów jeszcze w tym roku. To jest 11 wybranych z ponad setki najbardziej potrzebnych obwodnic. 11 obwodnic, które mają największe natężenie ruchu, są skrzyżowaniami dróg krajowych, czy łączą drogi krajowe więcej niż jedną w większości przypadków i są potrzebne z punktu widzenia rozwoju społeczno-ekonomicznego poszczególnych regionów. Tutaj poprzez nasze analizy przez wiele miesięcy prowadzone doszliśmy do wniosku, że to najpilniejszą na Opolszczyźnie jest obwodnica Nysy. Wiem, że zawsze jest bardzo wiele oczekiwań, że jeszcze jest Niemodlin, jeszcze jest Kędziny Koźle. Rzeczywiście pozostałe obwodnice na Opolszczyźnie, ale i w wielu innych miejscach w Polsce będą musiały czekać na drugą część Krajowego Planu Budowy Dróg na lata 14-20, w której w wykazie również obwodnic do realizacji znajdzie się zapewne Niemodlin, Kędzierzyn, Koźle. My dzisiaj przystępujemy w taki sposób na razie formalny do realizacji obwodnicy Nysy, najbardziej palącej, najbardziej takiej wyczekiwanej realizacji drogowej na Opolszczyźnie, która odciąży centrum miasta z bardzo dużym natężeniem, blisko 17 tysięcy aut na dobę. Jednocześnie skomunikuje rozszerzoną Wałbrzyską strefę ekonomiczną, co będzie przecież nie bez znaczenia, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy samej Nysy, gdzie bezrobocie jest dosyć wysokie i w ten sposób będziemy walczyli z bezrobociem i z kryzysem. Udało się przy współpracy z ministrem finansów zabezpieczyć finansowanie z nowej perspektywy budżetu unijnego i z Krajowego Funduszu Drogowego. Załącznik numer 6, który skierowaliśmy do konsultacji, opiewa na blisko 5 miliardów złotych. Kiedy dołożymy do tego inwestycje załącznika numer 5 na blisko 51 przetargów na ponad 31 miliardów złotych, no to zobaczymy, że nasz rząd jest nastawiony bardzo prorozwojowo i mimo kryzysu, mimo bardzo trudnej sytuacji budżetowej, kiedy nasze resorty muszą ciąć własne wydatki, bieżące również, to na inwestycje nie szczędzimy pieniędzy. Na inwestycje tylko w tym roku, mimo kryzysu, z nowej perspektywy unijnej zabezpieczyliśmy blisko 37 miliardów złotych, jak to wszystko państwo policzycie. Zatem jeszcze w tym roku, na przełomie listopada i grudnia, taką mam deklarację oddziału opolskiego Generalnej Dyrekcji, ogłosimy przetarg na budowę obwodnicy Nysy o wartości blisko pół miliarda złotych. Bardzo chciałem podziękować tu obecnym ze mną dzisiaj na konferencji panu posłowi, ministrowi Tadeuszowi Jaruziewiczowi, który był przez od początku tej kadencji, a wcześniej zastępcą mojego poprzednika na urzędzie ministra transportu, który osobiście był zaangażowany w budowę tej obwodnicy. Powiem zupełnie z ręką na sercu, że bez jego zaangażowania, pilnowania również przygotowań do tej inwestycji nie byłoby możliwe umieszczenie na załączniku numer 6 obwodnicy Nysy. I dziękuję również panu marszałkowi i wszystkim tym, których on uosabia, jako to takie społeczne lobby na rzecz budowy obwodnicy Nysy. Powstał przecież społeczny komitet budowy obwodnicy Nysy. Wielu moich serdecznych przyjaciół było zaangażowanych w tę budowę i dzięki takiej pozytywnej atmosferze, przede wszystkim współpracy, a nie rywalizacji, współpracy, było możliwe szybkie przygotowanie tej inwestycji do realizacji, a my ze swojej strony zabezpieczyliśmy środki finansowe, rządowe na realizację tego projektu drogowego. Jak dołożymy do tego zapowiedź złożoną przez premiera budowy elektrowni Opole, dołożymy do tego inwestycje na liniach kolejowych, co przecież nie jest bez znaczenia, bo skomunikowanie Opola z Wrocławiem, Opola ze stolicą jest kluczowe. Rewitalizujemy linię Opole, Fosowskie, Koniecpol do Centralnej Magistrali Kolejowej, dzięki czemu bardzo wydatnie skrócimy czas przejazdu z Opola do Warszawy. Tutaj zimą na Sylwestra w 2014 roku pojedziecie państwo
z Opola pociągiem Pendolino do Warszawy, jeśli będziecie chcieli spędzać Sylwestra w Warszawie, albo nawet do mojego rodzinnego miasta, gdzie serdecznie zapraszam, czyli do Gdańska. To się odbędzie przed Sylwestrem w 2014 roku. Także Opolszczyzna, choć nie jest to największe województwo w kraju, jest bardzo istotne z punktu widzenia społeczno-ekonomicznego rozwoju i walki z kryzysem, która jest dzisiaj naszym pierwszoplanowym zadaniem. Dziękuję bardzo. Więcej informacji na www.radiopark.com.pl.